Witam serdecznie, moim gościem Jakub Farun, Mawa Wykończenia Wnętrz. Cześć, cześć. Kuba, przegrywacie dzisiaj z drużyną The Best Szkoła Pływania z Beniaminkiem. 3-1, tak na gorąco, jakie byś tutaj znalazł przyczyny porażki? Kurde, myślę, że w tym meczu akurat brakowało nam takiego zgrania, pressingu, do skoku, do piłki. No co, mieliśmy swoje szanse, ale nie udało się. Ostatnia akcja, ty wyprowadzasz podanie, kolega Marcin Popka strzela. Może częściej było trzeba było rozciągać tą grę, bo dzisiaj dużo próbowaliście środkiem i tak mało skutecznie. Kurde, wiesz co, wydaje mi się, że długie piłki to nie jest dobry pomysł na rozgrywanie tutaj na hali. I kurde, no zabrakło nam tego ostatniego podania. No i strzały też niecelne, wiesz o co chodzi. Jak zagrali dzisiaj rywale? Jak byś ocenił ich grę? Ambitnie na pewno, no i no wychodziło im trochę, no nie oszukujmy się. Dobrą piłkę grali. Gdybyś miał ich okazję pierwszy raz widzieć, może nawet tak jest, stwierdziłbyś, że to jest Beniaminek, bo jak patrząc na nich, to Beniaminek nie wygląda, bo grają już bardzo zgrani. Wiesz co, no właśnie są bardzo zgrani i no widać, że coś tam chłopaki grają, no nie oszukujmy się. Te podania, klepka, chodzi piłeczka ładnie dosyć. Na ile dzisiaj porażka jest tutaj pokłosem tego, że nie było Bartka Duszy, który jest takim, powiedzmy tutaj, dobrą duszą towarzystwa, ale też dobrym organizatorem gry. No tak, pasowałoby się go spytać właśnie, czemu go nie było. No cóż, nie pomógł drużynie, a nie w tym meczu, to w następnym, nie? Dokładnie, dziękuję. Nadzieję, że już będzie. Dziękuję za wywiad. Dzięki.